polskiego oręża pod Olmem, Ociwiem, Gwiezdnym. Wojsko polskie mogło tylko wzbudzać śmiech u rosnących w potęgę sąsiadów. August II, władcą Anglii, plątał Polskę w wielką wojnę północną, która zrujnowała nasz kraj. Najgorsze było to, że od czasów tej wojny rosyjscy władcy zaczęli się bezustannie wtrącać w sprawy Polski. Dopiero Piłsudski pogonił skurczy byków. O, lud Austrzyci, to poczciwy dureń, któremu nawet nie chciało nauczyć się języka polskiego. Szlachta wzorem króla tylko ucztowała i polowała, a w żółwie i wrosła. Znacie pewnie to powiedzenie. Za króla Sasa jedz, pi, tłuszcza i pasa. Podszedł pamiętny rok 1920. To znaczy 1764. Na tron wstąpił Stanisław Poniatowski. Człowiek wszechstronnie wykształcony, obyty w świecie, zający biegle wiele języków, wychowany na ideach oświecenia, które wtedy tak stały się modne w całej Europie. Dzieciaczki kochane, no wiecie, no kurczę, tak to się, taki kwiat jest, taki czerwony i kolce on ma chyba, nie? Róża. A, róża, 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 przynieś ciastko! Niestety, po zaledwie 4 latach rządów szlachta polska zawiązała konfederację barską, bo zawiązaną w parze. Konfederacja to taki związek, porozumienie szlachty, wywołany w jakimś konkretnym celu. Z jednej strony ruchem patriotycznym, poskierowanym przeciwko Rosji, ale z drugiej strony bardzo konserwatywnym, wstecznym, hamującym reformy króla. W kraju służył się taki bałagan, że konfederaci zdołali nawet Teresa, Fryderyk Wielki i Katarzyna II wkroczyli w granice Polski, zagarniając część jej terytorium. Wkrótce odbył się sejm porozbiorowy, na którym zatwierdzono i zalegalizowano rozbiory. W 1905 król założył szkołę rycerską kształcącą kadetę. Jej absolwentem był między innymi Tadeusz Kościuszko. W 1773 powołano do życia pierwsze w świecie ministerstwo, w skrócie KEN. KEN? Jak ten od Barbie? KEN, czyli Komisja Edukacji Narodowej. Był też król wybitnym mecenasem sztuki. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie, tak zwane łazienki, organizował świetne obiady czwartkowe, na których częstymi gośćmi był między innymi Wojciech Bogusławski, twórca pierwszej sceny narodowej, Adam Naruszewicz, wybitny historyk, Baciarelli, znany włoski śmieciarz, malarz, czy w końcu ksiądz Ignacy Krasicki. Znalazł już zastosowanie. Gdzie? W Ameryce! Konstytucja wprowadziła też dziedziczność tronu, czyli zniosła zasadę wolnej elekcji. No dobra, dobra, ale przecież nasz król nie hajtnął się, a tym bardziej nie miał dzieci. Sukcesja została przeniesiona na elektora saskiego. Szlachtę gołotę pozbawiono praw. To ci, którzy nie posiadali majątku? Czyli byli goli? No, w sumie tak. Konstytucja wzięła też pod opiekę chłopów z dóbr królewskich oraz mieszczaństwo. Jak na polskie warunki była to bardzo
nowoczesna ustawa. Zresztą pierwsza w Europie, a druga na świecie. A kto nas wyprzedził? No co, ty nie wiesz, jak zwykle Jankesi. I moje kochane dzieci, czy wy wiecie, że Amerykanie do dziś mają tę samą konstytucję? Wnieśli jedynie nieco poprawek. A my? Niestety nasza konstytucja obowiązywała zaledwie rok. Pamiętacie obóz hetmański? Teraz jego przedstawiciele pojechali do Petersburga, do carycy. Po co? Z jej pomocą zawiązali konfederację targowicką, aby obalić konstytucję. Oczywiście w obronie konstytucji stanął król z wojskiem. I tak doszło do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej. Niestety, po pierwszych sukcesach, Polacy zaczęli ponosić klęski. Załamany król przystąpił do Targowicy. Jak mógł? Zdrajca! Nie bądźcie dla króla tacy surowi. Polacy nie mieli żadnych szans. Drugi rozbiór był nieunikniony. Ale czy dobrze widzę? Co z Austrią? Wystrzeg z ciebie! W drugim rozbiorze nie uczestniczyła Austria. Dlaczego? Walczyła wtedy z republikańską Francją. No i co dalej? Widzicie, jaka Polska jest mała? Oczywiście, większość Polaków nie mogła się z tym pogodzić. Tylko mi nie mów, że znowu jakaś wojna czy powstanie. A no właśnie! Jest rok 1794, wybucha insurekcja kościuszkowska. I co dalej? Insurekcja to znaczy powstanie. Dlaczego to się nie nazywa powstanie, tylko insurekcja? Powstanie, powstanie. Każdy głupi umie wzniecić powstanie, a insurekcja... No, w każdym razie żaden Wojciech Bartos czy inny Moniuszko, znaczy się Kościuszko, nie zapobiegł klęsce. Rosjanie wkroczyli na Pragę. To taka dzielnica Warszawy. I wymordowali mieszkańców. Wkrótce zaborcy podzielili się resztą kraju. W 1795 Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Smutne te nasze losy. I dlatego powinniśmy szczególnie bronić nasz kraj. Przed kim? Przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak to przed kim? Przed bolszewikami. Przecież nie ma już bolszewików. Ten? A to kto? Dziś, Maria, dzieci, to listonosz.